Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Dying Light. A jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy. Pomiędzy odcinkami wprawdzie trochę pograłem, dlatego można tutaj zobaczyć, że troszeczkę mam wyższy poziom niż miałem. Ale nie robiłem nic fabularnego, więc... myślę, że teraz zajmiemy się tym zadaniem, które mam tutaj zaznaczone. Gdzie jest moja matka? I teraz tak. Pomów z Aidą znajdź Haruna. Muszę znaleźć Haruna. Nikt nie lubi Haruna, ale moim zdaniem to jedyny gość, który wie, co trzeba robić. Nie da się być twardym i popularnym, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Mniej więcej. Coś ciekawego tutaj nie. Aha, tutaj można pogadać z tą małą. Jasmino, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. To się nieciekawie zapowie. Zobaczmy, znajdź Haruna. Szukam Haruna. Harun? Jeśli ból zębów miałby postać, byłby to Harun. Jak go znajdziesz, wepchnij go w najgłębszą jamę, co? Mało popularny. Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trolla. Pewno gryza rybie łby. Okej, pod mostem. Dobra. No to hop. Opuszczasz bezpieczną strefę. Niby bezpieczną strefę opuściliśmy, ale jednak jest tutaj dość bezpiecznie. A? Nie lubię tego efektu smoczenia. Szkoda, że nie można go wyłączyć. Harun? Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no. Ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia. Luzik? A teraz się odpieprz. Szkoda, że nie można mu czegoś zrobić. Zobaczmy. Zrobiłem co trzeba. Tutaj? Okej, dobra, to lecimy tam. Może po drodze coś ciekawego znajdę. Hop. Ach. O ile pływanie nie jest źle rozwiązane w tej grze, to osobiście za nim nie przepadam. Ja chyba nigdy nie lubię pływania w grze. Sygnał
radiowy jest silniejszy niż wcześniej. No dobra. To w takim wypadku lecimy znaleźć dom z czerwonymi kwiatami. Znacznie łatwiej powiedzieć. O, trochę was tutaj jest. Dobra. Cześć. Dobra, przejdziemy dokładnie tą drogą. Pójdziemy to dokładnie tą samą drogą, którą w czasie tutaj przyszliśmy. Już nie, poszliśmy przecież tamtędy. Dobra. O, 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 o. Wracamy się. Jak zrzut, to się wracamy. One są pewnie tutaj na moście. Nawet się domyślam, gdzie w tym momencie. Dobra, jesteśmy blisko, bardzo blisko i tak. Udało się. Przed Raisem. Ludźmi Raisa. Dzięki wielkie za pomoc i posłanie tych drani do piekła. Ale mogłeś się trochę więcej. Au. Idąc tędy, może trafię z powrotem na te. A ty co, lecisz za mną? A masz ty obmierzły ścierw! Dobra. Dalej, skurwysynu, gin! O co się tak drzesz do tego? Nie, żeby to na nich zrobiło jakiekolwiek wrażenie. Dobra. Coś ciekawego. Kosztowności i niemiecki pistolet. Dobrze. Tu chyba coś było ciekawego. Trudne, okej. Nóż komandoski i sakiewka. Bez rewelacji. Ale tu widzę, jest parę ciekawych rzeczy. Dobra. O, i oczywiście to trzeba zgarnąć. Prawie. O, udało się. Oj, i straciliśmy latarkę. Niepotrzebnie. Chyba coś przegapiłem, ale... Nie. Dobra. Dobra, to teraz trzeba ostrożnie. Dobra, i jesteśmy kawałek dalej niż... No. Trzeba było pójść pierwotną drogą. Nienawidzę tych plujek.
Okej. Dobrze, idziemy. Op, w górę. O, tutaj. No dobra, to zobaczymy czerwone kwiatki. Co to było? Jak ci tutaj przeżyli, to ja tego nie wiem. Au. To było bardzo głupie. Jeszcze jeden biegnie. Tu jesteś, chodź. No, chodź. Nie chcesz, to nie. Gdzie on jest? Tu. No i trochę spokojniej będzie. Momencik. To było chyba gdzieś tu. Czerwone kwiatki, czerwone kwiatki. Tam chyba coś ciekawego było. Ła! O, trafiłem. Jezu, nie wstawajcie. Ale drzwi zamknąć nie mogę. Posiekany. Jeszcze jakiś? Tu widzę, jesteś. A, tutaj trzeba zabezpieczyć to miejsce. Dobra. Jeszcze tutaj. Dobra, mamy bezpieczną strefę. Ty jesteś chyba tutaj gdzieś. Pomocy, mamo, pomocy! Spokojnie, nic ci nie zrobię. Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? Dobrze. Ty tylko zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. Okej. Okay. Coś ciekawego tu jeszcze jest? Tylko zapasy domowe. A tutaj coś ciekawego. No dobra. Przy okazji, tu gdzieś obok jeszcze była jakaś aktywność. Tylko... Nie mogę teraz zlokalizować gdzie.
Znaczy aktywność jak aktywność, po prostu wydarzenie. Tu? Może tu? Nie. Nie wiem, czy ja to teraz znajdę. Może to było tu? Gdzie spadłem? Cześć. No nie wiem, trudno. Dobra, to lecimy odnaleźć matkę. Dobra. Jesteśmy tą drogą do tą drogą dobra. Dobra. To lecimy. Jeżeli byście chcieli zobaczyć trochę więcej walki z zombiakami, to jak najbardziej też może... zawsze robi przy mnie wrażenie. Ciekawe do czego... Mam wrażenie, że do czegoś miał być wykorzystany, ale nie został wykorzystany ostatecznie, bo nie kojarzę, żeby do czegokolwiek był. Mamy tutaj ambulans, ale on w tym momencie nas nie interesuje. No... Dobra, jesteśmy blisko. Gdzieś tutaj jest z narzędziami. O, jakiś event. Posłuchamy sobie. O, tu. Przyszedłem z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. No to pukaliśmy do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie, a po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły. Ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w konia. Czasem było ich kilku. Kombinezony są dość mocne, są z PCW, wzmocnionego podwójną warstwą poliwęglanów. Myśleliśmy, że nic nam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału kuśtykających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami, ale nie mogą gryźć. Zabrakło im rozumu, by zdjąć maski. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. O, nic dziwnego. Dobra, to mamy. O, biegacz przy okazji. No chodź, 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 chodź. O, to będzie ciężkie. Salim! Salim, musimy pogadać! Idź stąd! Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka. Musisz wypuścić Ajdę! Masz na myśli tę głupią babę? Nie żyje. Była zarażona, więc musiałem ją zabić. A jej córka mówi, że masz antyzynę. Ja nic o tym nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie odejdę bez niej. Tak powiadasz? Masz ochotę się zawalić? Niespecjalnie. Proszę jeszcze innych gości. No to będzie ciężko. Yeah.
No, trochę was tu jest. Właśnie tak czułem, że jesteś od tyłu, idzie któryś. Dobra. Nie chcę tam skakać na dół. A! Ładnie. No i zleciał. Dobra, wystarczy, wyłącz ten alarm już. No. No chodź. No chodź, chodź, chodź. Nie wiem, o jakich jeszcze zarażonych może chodzić. Czy tu już żadnych nie ma? A nie, nie, nie. Aha, bo ty się zawiesiłeś. No, ty się zawiesiłeś. Dobra, no wyłaź. Kiedy z tobą skończę? Kiedy ze mną co? Dobra. Zobaczmy, co tutaj ciekawego masz. Ładnie za pierwszym razem. Kawa. Nic ciekawego. O, udało się, dobrze. O, tu jest pięterko, coś ciekawego na pięterku. O, tu jeszcze. I chyba tyle. Teraz możemy zejść do piwnicy. Wow! Oto się stało. Dobra, teraz możemy zejść do piwnicy. Dzień dobry. A teraz do tego klucze miałeś. O Boże, co on ci zrobił? Spokojnie, jesteś wolna. Jasmina, moja córka, ona poszła... Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam dotrzecie, poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że Crane prosi, by się wami zajęła. I że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Crane? Tak, ja jestem Crane. A teraz wracaj do Jamila, czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. Oh, dziękuję za twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze tak życzliwi ludzie. Pomóż z Irwinem, martwy obiad. No dobra, zobaczmy, co my mamy jeszcze do zrobienia w tym momencie.
Trujące zioła. Nocny ognik, wodorosty, lornetka, kto okrada... My jesteśmy blisko, możemy od razu załatwić, kto okrada złodzieja. To jest... U. Kawałek stąd, dobra. Tam będzie potrzebny pistolet. Będzie trochę ludzi Raisa. Ła, no skacze, no. Będzie się trzeba przygotować, zanim tam wejdę. To jest fajne miejsce do używania broni palnej. O, już jesteśmy praktycznie, tylko że ja chcę wejść od tyłu. I przy okazji, jak już to zrobimy, odblokujemy sobie na pięterku bezpieczną strefę. Teraz tak, będę potrzebował pistoleta. O. Dobra. Dobra. Teraz pomalutku i ostrożnie. Patrzmy się najpierw. Jezu, nie widzę. O, wraca. Trzeba wycofać. Dobra, jeden. Dobra, wprowadziłem lekkie zamieszanie. Au. Ile ty pocisków wytrzymujesz, co? Dobra. Kolejny wyeliminowany. Ła. Gdzie ty jesteś? Nimi się akurat nie muszę przejmować, bo nie przejdą tędy. Tam są i tam są, dobra. Zabić go! Dobra. Jezu, a ten jak się tu dostał? Jezu, bo ja się cię przekonany, że oni tutaj wleźć nie mogą. Jeszcze ty. Jeszcze tam dwóch jest, dobra. Czego się boisz? Spróbuj się ze mną jak mężczyzna. A. Cześć, jeszcze ciebie. Dobra. Nie wiem, jak tamten się tutaj dostał. Dobra,
trzeba zobaczyć, czy nie mieli przypadkiem jakiejś amunicji przy sobie. Dobra, do tej pory nie wiem, jak się tutaj dostaje. Tędy jakoś przeskakują? A palcie się. To zaraz wybuchnie. Dobra, odblokujmy sobie bezpieczną strefę, która jest tam na górze. Jedna główka. Dobra. Okej. I tu jeszcze jakiś leży tam. Nie wstawaj. Dobra, to trzeba teraz prąd włączyć. I mamy bezpieczną strefę. I już mi tutaj nic nie grozi. Dobra, to teraz poszukajmy, dlaczego oni byli tutaj z tym zainteresowani. O, plan, nie wstawaj. I nie wstawaj, okej. Przydatne. O. A tu coś ciekawego będzie? O, tu jest. A reszty nie biorę? Szkoda. Zobaczmy jeszcze, co ciekawego tutaj będzie. A tu już byliśmy. Coś jest? Tu coś jeszcze? Nie, tu wszystko już ogołocone. Dobra, to lecimy w takim wypadku do Jafara. Czy nie? Do Jafara polecimy już w takim wypadku w odcinku następnym. Ja w każdym razie za dziś bym chciał wam bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!